W zakładce. Mina typu S. Dobra, to ja czekam, aż zrobisz ten, nie? Poczekalnia. Już jest. Misji. Le Fort. Le Sniper. Le Zaproś. Le Legion. Padliński gra w Project Zomboid. Z tymi swoimi matesami brytyjskimi. Mate, Już zaprosiłem cię. chwila. Ale zaraz mnie szlak trafi, nie? Czego? Z tym minimalizowaniem, zmianą okna. No, teraz klikam w ikonę snajpera i wchodzi mi do gry, a za chwilę wraca mi z powrotem na OBS-a. A prędzej, jak chciałem OBS-a, to nie chciało do OBS-a wejść, bo gra zasłaniała okno, nie? To jest, kurde, jakieś... To jest jakieś nieporozumienie. Sorry. To jest kompletnie nieporozumienie, tak nie może No być. i To jest wraca na pulpit. przestępstwo. Czekaj, czekaj. Czekam. Ale musiałeś Zam napisać do. zamk zamknę tego snajpera i włączę jeszcze raz w momencie, jak już jest live włączony. O. Jednym legiem musiał powiedzieć 2 razy czekaj, to ja czekam. No. Policzyłem do trzech, bo dalej nie umiem. I się trochę Minęło uspokoiłem. czyli nie. Uspokoiłem się trochę. Rebelion. Ja tu zaraz zrobię rebelię. No, a dzisiaj niby ta aktualizacja Fazma, ale jakoś ci powiem, że mi się. Weź jeszcze raz wyślij zaproszenie. Jakoś mi się nie spieszy tej aktualizacji, bo wiem, że to będzie jeden wielki shit. Wiadomo. Dadzą ducha, nie, ludzie się cieszą. O, dali nowego ducha, 40 Będzie rzeczy, innych więcej rzeczy zepsują. zepsuło. No, No. kolejny rewenant będzie, który będzie jeszcze wolniejszy, albo będzie stał w miejscu. Będzie cały czas robił tylko te Avemati. ghost eventy. Ave Mati. Czaj, Gewecher, MP40. Gotowy. Żegnam cię, na pole wyjdzie. Robimy po cichu, nie? Oczywiście. A, to znowu drugi Mati. Siema, drugi Mati. A co tam? Spoko! Ja myślałem, że VRBT. Daj mi Awe znowu gadałem. spróbuj zagrać. W końcu przejść, ale tym razem nie na chyba. Myśmy tu wtedy na strzelcy wyborowym przeszli tą grę. Ja nie Już tam pamiętam. mieliśmy problem. My problem. Nie wierzę. My w życiu nie Nie mieliśmy wierzę w problemu. takie rzeczy. My nigdy nie mamy problemu. If I have to kill, I should keep it silent. Jeśli mam zabijać, to powinien robić to po cichu. Nawet ten się z nami zgadza. Że powinniśmy tą grę robić po Bo cichu. pamięta, jak dostał kulkę ostatnio, bo nie było po cichu. I się teraz boi. To jest jedno miejsce, w którym nie powinniśmy unikać jak ognia. Pamiętasz, jak myśmy się wspinali i zginęliśmy 2 razy z rzędu? Ta, tam u góry, no. Trzeba będzie pójść lewą stroną. Czekaj. Chcesz go ten skasować? No dobra, myślałem, że chcesz go znożować albo skręcić mu kark. Lekark? Nie. Tamtych by trzeba było po cichu i tamten ten uruchomić, nie? Zróbmy to. Uważaj, po twojej lewej gość idzie. Ty, a tu się można też wspiąć. Chyba. Ja z tam ostatnim razem, jak graliśmy, to stamtąd strzelałem. Fajne miejsce. Którego namierzasz? Bo ja... Tego drugiego nie widziałem. Widziałeś. Sorry. Czekaj, no to teraz... Ja tyle na generator zniszczę, bo myślałem, że się będzie spinać, nie? Ten Nie, mówił. jeszcze nie. Zaraz będzie pyrkać. Tylko, że tam ten oświetla też. He's carrying something useful. A. O, strzelać można. I już po akcji.
Ty, ale on dostał w plecy i przeżył. Z takiej broni by nie przeżył. Witam ponownie. Ale tu tłuką. Czekaj, ja zdejmę tego... Tego na KM-ie trzeba zdjąć. Typ do ciebie leci. I znowu przeżył. Tam gdzieś na KM-ie był gościu. Ale nie wiem, czy jeszcze jest. Chyba, że ty go zdjąłeś. Nie, zdjąłem go. Gdzieś jest jakiś snajper jeszcze. Wiem, bo widziałem po światę, ale... A, tu jest, widzę. A to jest oficer. I co, on ma snajperkę? Nie, po prostu oficer jest. Siema, witam ponownie. Rafelek poleciał. Ten już wafle zaczyna robić. Ja nie. Ja nic nie robię. No, zgiń. Nieprawda, bo ty zabijasz. Ja tylko patrzę. Skitrał się za namiot. No właśnie. Wspinaj się, gościu. Ten się niepotrzebnie podniósł, bo mu po nogach przebiegł. No. Tam jeden. Słychać niby te snajperskie te bronie, nie? Że strzelają. Ale nic tu nie dolatuje do nas. Oni mają takiego... Oni mają takiego samego celu jak ja. Dostał prawie w głowę, nie? Przeżył. Dostał w nogę, zginął. Tam jest jeden, ale tam tego nie sięgnę. No wychyl się, przyjacielu. Dobra, ja idę tu na wieżyczkę. Tutaj ta ciężarówka gdzieś będzie jeździć. To ja tutaj może zaminuję, nie? A dawaj. Znaczy nie wiem, czy oni w ogóle z niej wysiadają, ale... Darmo być. Nie, ale oni nie muszą wysiadać. Tylko, że zginą. Ale tu jakaś ciężarówka jest taka, że trzeba ją zatrzymać, bo coś tam jest w niej. Takie zadanie jakby dodatkowe, nie? No to się nie krępuj. Podkładaj, niszcz, morduj i tak dalej. Z łokcia walnął w to. A jeśli możesz, to nie spinaj się tam. Nie, nie idę nawet. Próbuję tu wyczyścić najpierw tych. No nie mam znowu granatów. Dobra, unieszkodliwiony jeden. Jedzie. To co, padniemy i poczekamy, aż wjadą do miny? No. Jedzie z lewej. No. Jest tu jakiś ten... Jest! Faszystyn. Na poziomie tylko ci granat. Snajper. Co jest? To czemu mi każe gra się przemieścić? Jakbym tego sam nie wiedział. To jak tam zakonnice jechały? Podwójny exp. Podwójny exp za rzadkiego przeciwnika, za nuncy. O, dostałem skądś. Nie wiem. A tu jest jeszcze jeden na blisko, może ten. Dobra, dostał. A tu dwóch. Bo to są ci, których tam prędzej żeśmy zabijali, jak szliśmy inną stroną, nie? Oni dopiero się zrespili, jak tu podeszliśmy. Prędzej nie wiedzieli. O, następny jedzie.
tego, bandiera. Ty, celowałem w kierowcę, a dostał gościu na tym. Na pace. Oni byli ze sobą złączeni. Pingwiny, pingwiny są pod ochroną. Kupił kulkę za niego. Dobra, jeden jest tam. Tylko chwilowo, chwilowo go nie widać. O, a jeszcze jeden jest. Był. O kurde. Potrącił mnie. Ty, ale najlepszy jest co jest? Na full HP. Unieruchomił mnie. Bo on strzelał z tego. Z karabiny czteroataktowego. Oni zadają 3 paski zdrowia. Dawaj, stawaj, stawaj. To Szwaby i Włosi tu są, czy jak? No właśnie, tam są chyba Włosi, bo po włosku coś gadali. Jeden fłaja coś tam gadał po niemiecku, a drugi zaczął nawijać po włosku. To tak, nie wiem. No, sojusznicy, nie? Nie tak. Pozycjone, no. Deve essere vicino. Ce l'ho sotto tiro. Ecco, papi. Albo ja się sam... chyba, powalił, chyba tak. Ten typ mnie powalił. Nie wydaje... No tak mi stało. Dzięki. My odpoczywamy na zmianę, Iwona. My być Dream Team. Śpiąca drużyna. Raz jeden leży, raz drugi. Ktoś tu strzelił. Ja strzeliłem do gościa. A, nie, właśnie. Na razie. Trzeba karty nawet. Tak, chyba. Możemy zagrać. Razem poleżeć? Nie, bo to by było w złym guście, Iwona. Za ciepło by było. Za ciepło by było. Ciepły Legion i ciepły Ksariek. To już by był upał. Upalony ty. No. Nie upal, tylko upał. Ten tylko o jednym. To możemy wejść głównym wyjściem, albo jeszcze ty tam gdzieś się wspinasz? Gdzie ty jesteś? Tam jesteś, jestem no właśnie. Ciebie. Aha, a ty mi ten wskaźnik jakoś pokazał, jakbyś był na murach. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy w ogóle jest jeszcze dodatkowe wejście. Jest. Jest tam po narusztowaniu. Tam gdzieś. A rzeczywiście. Jedno jest za nami. Tam. I no i tu główne wejście. Możemy iść głównym. Jesteśmy u siebie. Drzwi zamknęli za sobą, już nie ma wyjścia, nie? Ja mogę te drzwi otworzyć, czy nie mogę? O, na murze! I po cichej akcji. Ale czekaj, on cię widzi? A, już teraz cię widzi. Bo on trupa widział. A, to trupa zobaczył. Myślałem, że to red jest, że mogę podpalić tą lampę. Oliwą. Ale jeden drugiego uratował. Przemieszczę na prawo. Tam jest za tym. Za byczkami. A jak się czai, skubaniec. No wychyl ten łeb. Nieważne. Nie chciał się wychylić. To się zjarał. Nie wiem, co gorsze. Jeden na schodach u góry za murem. Na pewno. Jeden jest ten. O, nawet dwóch.
Techli? Nie. Znaczy może i tak, ale kolejny przyszedł. Tamcice był przed tym, do nich, o nich mówiłeś. Chcesz mnie uleczyć tę nowatorską metodą? A ty masz to samo, ty też potrzebujesz nowatorskiego leczenia. Nawet nie musiałem czekać na odpowiedź. Nie, to jest głupie. Jak głupie, zobacz. Darmowa apteka. Kurde, ile tu jest? Ty, tu coś wybucha. Skrzynki z pociskami. Oni tu strzelali w to. Patrzę, tu za mną się coś iskrzy, mówię. Teraz powinno zabić tak naprawdę. No powinno. Ale nie zabiło. Oficera trzeba gdzieś znaleźć chyba. Tak w ogóle, nie? Jednego zabiłem, jak był w tym oknie, ale na pewno to nie było. Uwaga! Kurde, nie zdążyłem namierzyć. On tam gdzieś w tej... Czekaj, gdzie on będzie? Gdzieś tam? Albo tam, w tej wieży. Dobra. Będzie jakaś księżniczka, w wieży się kryje. No. Musimy tam na białym rumaku podjechać z niego. Granat... Nie mam granatów, nie mam. Niestety. Snajper! Wiem gdzie jest, ale nie mam na niego dowodu. Ale ty już go pewnie nie zabiłeś. Aha. Na murach się pojawił. Thanks for you. How are you doing? Mało amunicji. Muszę zacząć przeszukiwać zwłoki. A. Ja wiem to samo. Lepiej by było znaleźć jakąś skrzynkę z amunicją do snajpy. No przydałoby się. Tak, jak kurski będziemy zbierać z trupów, to niczego nie znajdziemy. Ale kto zbiera ostatki, ten piękny i gładki. Tak. Dlatego jak znajdę trzy pociski, to dwa wywalam, tylko jeden biorę. Ten ostatni. You mean that ghost runner run that you didn't save at all? Oh, that's messed up though. Never had that issue before though. Czekaj, tutaj jest jeden typ po mojej lewej stronie. Ksarik udaje, że mieszka w Wielkiej Brytanii. Tak jakby ktoś się pytał, nie? O co tu chodzi? Nie wiem, mnie do Rio przyszedł. Wiem. Znaczy nie wiem, że akurat on, ale wiem, że ktoś tam się przyszedł. Ja wiesz, ja pojeszcze z nimi się nie potrafię. Jak nie? Ja cię nauczę. Tylko czekaj, muszę wypić coś. Ja nie mogę wytrafić. O, mam klucze. No, zabiłem tu. No właśnie wiedziałem, że coś z tym oficerem tutaj będzie, tylko nie pamiętałem co. Mam klucz. Bo musimy uwolnić jakichś cymbałów z więzienia, nie? Czemu on nie strzela niekiedy? Może jak za blisko osłony? Nie, nie byłem właśnie obok osłony. Albo mi się myszka buntuje, albo coś jest nie tak. Loteria. Tu nie mogę wyjść. Dobra. Lasterek poszedł w życie. Tu jest drabina do góry. Idę. O, tu można wejść do góry. Krew. Znalazłem.
Ty wampirem jesteś, jak szukasz krwi. Aha. Znalazłem dziennik. I tu wentylator jest włączony. To ghost event. Give us a sign. Apteczka. I'm here to get you out. Thank goodness for that. The only way is through the front. But I'm a little worse for wear. I can give you cover. Ten z tym wąsikiem wygląda, kurde, jak ten. Jak Brad Pitt. W tym, kurde, Tarantino filmie. Karty wojny, czy jak? No. Co im, kurde, spastyki wycinał na głowie. Chyba tu czołgi będziemy mieć, bo tu są trzy pancerze Shreki. A to może... Nightmare, może to jakiś, jakaś inna aktualizacja, jakaś taka malutka. Albo... Albo pobrało, ale jeszcze, ale nie, oni raczej tak nie robią, tak jak inne gierki, że pobiera ci aktualizację, ale jest zablokowane i dopiero tam o danej godzinie na przykład odpalają. Nie wiem właśnie, nie? Bo czasami tak jest, że że ściągnąć dodatkową zawartość możesz prędzej, ale nie masz do niej dostępu tam do określonego czasu, nie? Da radę tu wejść wyżej? Co oni w ogóle tam kombinują? Idziesz tam czy nie idziesz, ty gościu? Zobacz. On nie idzie. My mamy oczywiście dziedziniec po prostu, on tu sam przyjdzie. Aha, no to czyli tu gdzieś jeszcze jest ktoś. Dlatego on nie idzie. No ja tu rozwaliłem z tego, z Panzera w sumie dwóch gości i całą ciężarówkę. No to gdzieś tu ktoś jeszcze... Gdzieś ktoś albo dogorywa. Ja podlecę, ty osłaniajmy co. Gdzieś może jakiś ranny jest i dopóki on nie zginie, to ten się nie ruszy. Ja mu mogę pomóc, nie? Jak zacznę mu po nogach strzelać, zobaczysz, jak w podskokach będzie zapierdzielał. Na murach nikogo nie widzę. Panie, spokojnie jak na wojnie tutaj jest. No. Wejdź na drabinę. Aha, czyli zabiliśmy wszystkich. Już? No, szybcy jesteśmy. Szybki jak pierun. Chyba, że będziemy go osłaniać, coś mi się tak wydaje. Mam nadzieję, że to nie będzie jak dwójce. Z tym Schweigrem, czy jak on się to nazywał. Właśnie mi się wydawało, że on tutaj, oni tu mieli biec, nie? A my mieliśmy ich osłaniać. Tutaj będziemy ich osłaniać, tu na, z góry, pamiętasz? Ale ja myślę, że też tu z tych murów trzeba będzie. Dobra, teraz jest zadyma. Na całego. Panzer? Kierowca już nie wysiądzie z tej ciężarówki, chociaż ona i tak już nie jedzie, ale... Ja im będę po nogach strzelał. Zrobię z nich wolnych rewenantów. W kolana im strzelam. No. Ja już jestem tak na skraju. Nie da się bardziej. Dał w płuca. Jeszcze w granat. O, podwójne zabicie. Ten symbol jest tam. Drugi leży. Gdzie jakbyś... A nie, nie chodź na ciągnie. Nie, tu obok skrzynka jest też jeszcze. Dał koleś beret, następny.
Kurde, ten uciekł mi za krza... Ale w dupsko dostał. I... A tam jeszcze za krzakiem jeden był, ale nie wiem czy... Czy go zabiłeś? Oznaczam ci ich? No ja ich widzę właśnie. Czekam aż się trochę uspokoją, bo... Nasz kolagen zaraz ucieknie stąd. Pienę w głowę, okej. Okay. Kula brudna. Dobra, tamtego zabiłem. O, ci jak fajnie fruwają. Ale tu gdzieś jeszcze jeden był, wróg. Ten dzban stoi na otwartym... Dobra, bronie, mam tam jednego biegnie. O, nawet dwóch. Trzech! Nie wiem, czy to przez te drzewo da radę. Jednego trafiłem przez drzewo. No widziałem, a ja mam tak... No tak chyba dziwnie się skitrał i go nie widać. No. O, no, dostał. Tu jest jeszcze jeden przy skałach. Chyba go mogę stąd nawet trafić. A nie, nie mogę. Ty, w sumie... Dobra, dostał. Nieważne. Ale jakbym ja go nie trafił, to ty byś go trafił. Strzał był ładny. Teraz do tego swojego strzelamy, nie? Trzeba go popędzić. No cóż, jak my go nie popędzimy, to kto? Właśnie. Iwona, musisz tą kulę przetrzeć. A może śnieg na nią napadał, to musisz... ja ci podpowiem trochę, chociaż nie wiem, to nie będzie na moją korzyść, ale musisz użyć najpierw, musisz użyć parasolki, a potem dopiero kuli. I jak będzie parasolka pod... znaczy kula pod parasolką, to będzie chroniona. Ale ty wymyślasz. Siema. No jak? Project Zoika. Is still at reach. The informant, Brower, wasn't able to uncover what it was before his capture, but he has a lead. Czemu Rafl, nie zginęliśmy? Oaza. Ona puszczała Rafle, jak za każdym razem jak wygraliśmy, to... Też? To nie, to nie wygrywamy. Musimy przegrywać, ale nie ginąć. Jak będzie jakiś VIP, to jego trzeba odwalić. Ty, a czekaj, uzbrojenie. Ja miałem w końcu sprawdzić jakąś broń, nie? To grałem. Chyba Lienfielda miałeś uzbrojenie. Tego nie sprawdziłem, no, bo Carcano używałem, M1 też używałem, a Enfielda miałem używać. I w końcu... A, ja byłem gotowy. W końcu nie używałem. Jak do tego doszło? No i Iwona sobie znalazła obejście, nie? Jak nie chcecie ginąć, to po misji będę puszczała. Pana ta kobieta. No, ja nawet z nią nie walczę, bo to kobieta. Chwila ciszy. Informacja znalazła męskie mózgi i się zaczęli śmiać. Trochę to potrwało, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, nie? Ktoś mi to kiedyś powiedział, że są dwie metody kłócenia się z kobietą. Żadna z nich nie działa. No nie. Czyli tak naprawdę... Nie może. O, ty, to jest fajne. Pamiętam, jak to robiliśmy na cicho. Ja wiem, jak to zrobić na cicho. Pokazać ci, jak to zrobić po cichu? Opcje, dźwięk i wszystkie paski wycisz. I będzie na cicho. Będzie profesjonalnie. Jaką wiadomość oplułem? Ale tu jest zielono.
To teraz musisz napisać ją jeszcze raz. Już do niego się skradam właśnie, Ksariek. Letyp tu jest. Następny. Jest jeszcze jeden, Hans. Pisałeś, że wczoraj poległaś. O kurde, to ty masz minusa, a nie ja. No nie. Ty, ale Iwona, to wiesz co? Twój minus i mój minus to są dwa minusy, a minus i minus daje plus. To smacznego. Prosta matematyka. Ty, właśnie, tu są te. Samoloty latają. Ten coś podejrzewa, ale... No bo zauważył mnie i tego trupa, którego ci niosę. Po co mi ten trup? Ksarek mi trupy znosi. Ty, właśnie, tu można ich przeskasować. Ten mnie nie widzi. No, samolociku, leć. Wiem, widziałem jak nim rzuciło, ale jest dobrze. Chociaż nie jest tak do końca. Jeden jest... No on tu szedł, no widziałem go. Ja generator aktywuję. Znaczy się w sumie nie aktywuję, tylko w niego kupnę. Nieba trupa zauważyli. Albo nie? Akurat się musiał schylić, no. Akurat się mu lekcje z WF-u przypomniały. Chyba cię usłyszeli. Chyba tak. Widzę nawet, że widzi pasek na live się ten. Ale wiesz co? Oni nie wiedzą, gdzie my jesteśmy. Zaczął świecić. Nie wiedzą, bo tu ich nie ma w pobliżu nikogo. Tamci na tym murze, na murze tam, gdzie ten, oznaczyłeś jednego, to coś podejrzewają. Ale tylko podejrzewają przez sąsiadkę. No i najlepiej na sąsiadkę zgonić, bo sąsiadka na live'a nie przychodzi i się nie dowiemy. Nie? Dawaj tu sąsiadkę. Załatw followka. Nie, no dobra, wierzę ci, żeby nie było, nie? Sorry, ja cię poszturchnąłem, czy co? Nie. A, bo ja tu przebiegłem. Nie, nawet nie wiem, czy ty mnie szturchłeś, czy coś się stało. Nie, bo ja przechodziłem obok ciebie i ty tak powiedziałeś, i myślałem, że ja ci przeszkodziłem. Nie no, ja po prostu spudłowałem, nie będę na ciebie winy rzucał. Już widzę, jak kobieta po 60 wbija na Twitcha. Ksariek, jeszcze tylko 16 lat mogę wam streamować. A potem... A Mariusz ma 8 miesięcy. Tam Mariusz! Mariusz to, Mariusz pierwszego live'a odpalił na tabliczce glinianej. Na iStone'ie. No. Ona ma 68. A, bo po 60, co dobra. No, to jeszcze dolicz 8. To trochę jeszcze postreamuję. Jeszcze za jakieś 3 gry przejdę. O, zauważył mnie! Ale kto? A, widzę. Tam był na drodze, ja tu szedłem sobie... po cichu. Nie no, teraz to właśnie ja dopiero się rozkręcę, bo... Fazmo fazmem, nie? Fajnie się gra. Ale ja byłem właśnie blokowany przez procesor mój i nie mogłem pograć w inne gry za bardzo. Dlatego grałem w Phasmo. A teraz będzie różnorodność. Teraz będzie warietysty. Teraz będzie jednego dnia Phasmo, a na drugi dzień Obsidio i tak na zmianę. Różnorodność. I wola damy radę. Czemu by nie mogę trafić? Ewentualnie... Jak już będzie ta granica się zbliżać, nie? Nasza wiekowa streamowania i twitchowania,
przeprowadzimy się do jakiegoś kraju, gdzie nie ma podatków, nie? Bo tutaj do naszego wieku to jeszcze nam VAT doliczają. I sobie trochę przedłużymy karierę Twitchową. Kurde, ale to wymyśliłem. Aha, ty, oni już są na blisko. Dobra, jeden zdjęty, a drugiego nie widzę. Zabijesz go? Dobra, idź. Cierpi sobie. Znaczy, no, ale nie przeszkadza, nie? Okej, to głowa teraz... gdzie my pójdziemy? Tak, tam mamy główne zadanie, ale można jakoś bokiem przejść też, nie? Ja idę rozwalić to działo. To ty idź rozwal działo, a ja idę tutaj na drugą flankę i najwyżej później środkiem wejdziemy. No czy mnie nie trzeba środkiem wchodzić? No nie, ale ja chcę zobaczyć, bo tu wiem, że ktoś tu jeszcze był. Nie gadaj, że do tego mogę wsiąść. Nie, działa, do działa chyba nie, ale... Ty, tu w sumie nikogo nie ma. Ci, co na drogę wybiegli, co ich zabiliśmy, to chyba właśnie stąd przyszli. Mi się wydaje. Chyba jak blisko odpalę, może się mina. A tu później musimy po cichu, nie? Bo tu jest ten jeden, co mamy, znaczy tych trzech, co się rozejdą, mamy ich śledzić i zabić tak, żeby się nie połapali. I tam coś chyba od nich zgarnąć. Iwona pisze ZW. To już wiem, gdzie idzie, jak poległa i pisze ZW. To znaczy, że idzie ten... wędzonki sprawdzić. Tu chyba się nie da, Ksarek, przejść, gdzie ja idę. Nie, tam da się. A co, tam dalej mam iść przez ten most? Wydaje mi się, że jak za daleko pójdę, to może być ten napis. A, tam jest coś między skałami. Bo tu pewnie będzie zaraz, no właśnie, opuszczasz pole bitwy. A nadzieję, że tam ten koleś... A tu! Tu jest jaskinia jakaś. Nie wszedł. A, ofiara płatek. No, spoko, Danonek. Tylko wróć jeszcze dzisiaj, a nie za kilka lat, jak idziesz po mleko. Bo ja słyszałem, że jak ludzie wychodzą po mleko, to nie wracają. To jak od Maxa, ten, jak on się nazywał. Co na obiad 30 km. Zapomniałem, jak on miał. Alvin? Nie Alvin. Alvin, nie? A opuszczanie pola bitwy, nie. No właśnie, ja też... Deserter. Karacho, nie mów Manu. Dobra, jednego zdjąłem. Po cichu. Spacja, podnieś ciało. Schowamy go. Czekaj, stój. A, ty tu już jesteś. Co ty mu robisz? Podpalasz go? Tak. Ty właśnie, ciekawe czy się da go podpalić. Ręka mu się iskrzy. Znowu? Kurde. I nie mów, że z tym samym kolegą. To oni... Ale to, jak to się mówi? Kto się czubi, ten się lubi, nie? Rzekomo. Chyba tu kolej zaraz. Ty! Nie gadaj, że on się zjara. Nie, chyba nie. Chyba nie. Tylko to ognisko tak się rozpaliło twoje. Ale taki ziomek idzie. Gadasz. Aha, ty idzie bez kitu, czekaj. Dobra, można i tak. Jeszcze chyba ktoś. Nie. Tego też podpalę, ja tylko będę trupy palić. Oni do tego podchodzą. Ale, że go to zwabiło, przecież to tam było w tym, nie? Nie wiem, może... Wewnątrz... Tam jakiś jest jeszcze, czekaj, podejrzewa coś. Czekaj. Czekaj, teraz mnie nie widzi. Ja też w sumie mogę ustawić kamień. Gdzie to było? Tu jest... A nie, to jest krzesiwo, nie chcę krzesiwa. To jest kamień. To fajnie też... Fajnie też można sprawdzać teren na przykład, jak nie wiesz, czy w środku jest jakiś gościu, nie? No. Nie. Chyba wiedzą, że tu jesteś. No dobrze.
Nie robimy. Znaczy robimy na cicho, ale z hukiem. Jak na nasze możliwości, to i tak był długo spokój. Ale zawsze możesz się im schować. Bo mnie nie zauważyli. No, oni tylko wiedzą, że jestem na tej pozycji. Alarmu jeszcze nie nie wszczyli. To co, następne krzesiwo. O kurde. Tu już musiałem. A z jakim lagiem w ogóle to weszło? Ciebie też by nie zabijesz wszystkich. Nie. Kurde, coś mnie z tyłu walnęło. Jakiś gościu, nie wiem skąd. Za tobą. Dobra, już jestem w sumie bezpieczny. Prawie. Mają tu snajperów. Na gili. If I wait, I can mask my shots here. Gdzieś ich słyszę, ale nie widzę. Zostawiłem na tym, na drabinie minę. Nad drabiną. Okej. Okay. Wiesz, gdzie oni mogą być? Słyszę głosy w tych ruinach. Na tej takiej jakby wieżyczce. Czy tam na baszcie bardziej. O, nie będzie. Z basztą mam miłe wspomnienia, bo u nas w Malborku się knajpa nazywała Baszta. O Jezu, ile ja tam razy się zniszczyłem. To nawet opowiadałeś parę razy. Było pysznie. Supply depots. Chyba kojarzę teraz. Przeszukaj niemieckie składy z zapasami. Nie wiem, czy to ja? Ja coś tu przeszukałem, ale nie wiem, czy to akurat był skład. Coś, bo ja tylko strzeliłem do typa. A, to okej. Okay. Wiesz co? To co, kierujemy się, bo tam trzeba zniszczyć jakiś ten, nie? Czekaj, bo ja caps locka wcisnąłem. Przeszukaj biuro. A, biuro musimy przeszukać. To wiesz co? Jesteś tu? Osłaniaj mnie, a ja idę do tego biura powoli. No to nam chyba da tę informację, że tutaj się trzech spotka oficerów i później musimy ich skasować. Bo jeden z nich ma jakieś tam też chyba będzie miał dokumenty czy coś. No bo wszyscy. W sumie oficerzy, no snajperami jesteśmy, to taka jest nasza robota. Snajper. Kurde, snajper jest tam. Snajper is dead. Dawaj, szybciej. Chyba nie jeden, co? No nie jeden, jeszcze w tej wieżyce jest. Zależy. Było dwóch na razie. Mi się wydaje, że będzie ich więcej. Będzie, na pewno. Będzie się przemieścić. Zabiłem, ale zwykłego. Kolejnego zwykłego. A tu była beczka, mogłem w to walnąć. Odpoczywaj. Ja wypoczęty jestem, Iwona, ja po nocce spałem. My to inaczej. Tutaj te miny się nie przydadzą na bank. Chyba nie. Nie pamiętam dokładnie tej misji, tam co nieco mi świta, ale... Chyba nie. Kółko trochę ułatwia wykrywanie tych typów. Też powinienem wyłączyć, jeśli się da. Chyba się da. Nie wiem w sumie. Nie będę się z wami patyczkował, goście.
Szkoda potyków. Tak. Czaj, gdzie jest to biuro? Tu jest jakieś 75 metrów ode mnie jedno. Ina tutaj nie zadziała. Alga nie ma. Czyżbyś zabił tego, którego ja nie mogłem? Tak. O, kurde! Dobra, nieważne. Plecy, plecy, plecy. Nie widzę go, bo tu jest za duży. Ja też nie. Kurde. Chowaj się, Legion, głupku ty. Bo Iwona tylko czeka. Dobra, idę dalej. Dobra kawa. Bardzo. Ale ten z tyłu chyba cały czas żyje, nie? Czekaj, jeden się przemieścił. Wiem, że tam jeden został z tyłu. Ale ten akurat nie ma na mnie strzału. Ten dostał słuchawki. Streamer jakiś chyba. Zabiłeś streamera jak mogłeś. To był prawdziwy gamer, dlatego zabiłeś. Tak, ale ja właśnie z nim... faworyzowałem o ilość followów i konkurencja została zniszczona. Także ciesz się, Ksarek, że reklamuję twój kanał, bo z reguły zabijam. Skoro tak mówisz, panie, ja aż się tu... Jak ja się celuję przez tę dziurę, to aż normalnie się... pochylam, żeby... On tak Wiem, bo czasami nie idzie, nie? Ja też, jak się wychylam za jakiegoś muru, to razem z fotelem. To się nazywa realizm w grze. No, co to a, jest? Jednak się nie da tak przestrzelić. Nieporozumienie gra. Tego z tyłu bym chciał skasować. O, właśnie tego. Bo tak jakoś słabo się czułem. Sending some poor souls to Phasmo maps by headshooting them. Ja ci mogę normalnie trafić. Oczywiście, że mogę. Ale goleś chyba dostał... Tam palma zasłania typa. No mi zasłania ten. Nie palma, tylko... barierka. Ja bym chciał skasować tych z tyłu, bo oni wkurzają mnie, że są na naszych plecach. Ja zapomnę w końcu o nich i nas zaskoczą. Ja przestrzeliłem przez kamień. Nie wiem. Ta snajperka coraz bardziej mi się podoba. Ole, mu rozwaliło jabłko Adama. Good shot. Dobra, tam mamy zrobione, nie? Ja idę... Chociaż nie, jeszcze nie. Do głównego celu nie idziemy. Tam jeszcze to jedno... Trzeba oczyścić. Zobaczę, czy tu z góry się da. Staliśmy stonogą, bo to tak... Aha, chyba się nie da. Wiesz gdzie. No ludzka stonoga, taki film był. Nawet mi nie mów. Jak ja to widziałem, te parę tych scentów się mi niedobrze zrobiło. Nie był zły. Nie oglądałem, tylko widziałem parę scen. To nie mogę nic powiedzieć. Widzę typa. Tam jest w budynku, tutaj. Lurk. Chciałem go oznaczyć. Dzięki, Doc. Dzięki. Przyjacielu, umrzesz. Nie umrzesz jednak. Czekaj, jakby rozwalić te działo z daleka? Nie musisz tam iść. Masz ten? Rurę? A co chcesz rozwalić? To jest działo do rozwalenia. Tu... Oznacz mnie.
Chociaż tam i tak chyba trzeba iść. Po... Nie, tam nie trzeba iść. To działo tylko. Jakbyś miał z czego... Mam jeszcze trzy te... Trzy pociski. Jeszcze no tak, pociski. Iwona, wiem. Tutaj. A nie, tak, tam i tam jest. To ja idę jeszcze do kolejnego. Tam chyba będzie można na blisko podejść, więc... I później do tego głównego celu wtedy pójdziemy. Łucja dostał. A tam jeszcze gość jakiś był? Tak, tam jest jeszcze jeden. Tu nie wiem, czy czasem... Tu słyszę jakiś cymbałów też. Dostałem status ducha, nie wiem co to znaczy w sumie tejże. Też nie. Że zostałeś zauważony i się schowałeś? Nie. Nie, to jest po prostu udane przemieszczenie. O, elegancko. Znowu dostałem ducha. Nie wiem co to znaczy. To chyba, że jestem nawiedzony. Naval ammunition. What's this doing this far from the sea? Kurde, nie trafiłem się, gościu schował. Krucyfiks. Ale nie wiedzą chyba, gdzie jestem. Z wyrzutnią rakiet tu jest gościu. Trzeba uważać na niego. Tam jesteś. Hans dostał łeb. Jak rozwalimy to ostatnie te, to już możemy iść do głównego celu, nie? Też się na to przymierzałem. Ale najpierw szukałem wroga gdzieś jeszcze, nie? Ja tam go widzę, się widzę na mapie, myślałem, że na mapie, na mnie radarze, myślałem, że on tam jest. A ty co tu, ba? Dobra, ja idę na dół, bo tu... A ty tu też jesteś, kurde. Tak zobaczyłem, że się fajnie ustawiłeś, to uznam, że to bym sobie postawił. No, miejsce fajne. O kurde, granat! Który to taki mądry był? A, tu jest, zaraz pod nami. Jak on tak szybko przyleciał? Nie wiem, ale... A to chyba cały czas był w sumie. Słyszę go. Tu jest. Jest przed tobą. Dobra, zdjęty. Do gdzieś jest kolejny, bo słychać jak się rze. Niech się drze. No, tam fajne miejsce, tylko nie było za bardzo w kogo strzelać. Ja tylko tego jednego zabiłem. Zabiłem gościa, który był gdzieś tam. Myślę, że tam jeszcze ktoś też będzie. Jeszcze nieudane. Tam w tym budynku chyba będą. Coś tam słyszałem. W sumie tam muszą być, no bo przecież tam jest do zniszczenia, nie? Ten cel. Ja tam strzeliłem z tego, z Panzerschrecka. To tutaj na przykład typa nie było. Tam masz 300. Tu ich z trzech. Tylko teraz jak tam wejść? Wiem jak tam wejść. Z drabiny i z góry ich załatwię. Albo oni mnie. Albo ja sam siebie.
Dobra, jeden zabity. Luftwaffe! Jakby ci tu pomóc? Nie musisz. Tak, miałem właśnie tego... tą wyrzutnię pocisków, nie? Myślałem, no. Czy walnąć w ścianę, ale... Ja chciałem granata, ale nie mam granata, nie? I potem zobaczyłem już tą skrzynkę tam. No cóż, dobrze poszło. Teraz mamy zrobić... Gdzieś się chyba nowi zrespili. Bo słyszę. Wszystkie dodatkowe cele mamy wykonane. Przecież no biuro Valhel. No i teraz do tego biura, nie? Tylko, że tu gdzieś już jakiś się da. Kolejny. Dwóch zdjętych, ale to nie wszyscy. Jeszcze gdzieś tu jeden jest. Po twojej prawej? Tam jest KM, ty kurde, jak tam ktoś by się chował i tak znienacka wlazł na tego KM-a. To było grubo. Może w tym biurze jakiś symbol jest? Tu nie, ale tu są pociski. Póki co przestał się odzywać. Nie, co tu jest? Apteczka i pociski, ale apteczki to ja mam. Haya karate. Tak, znam. Karambol. Dlaczego nie mówił po angielsku teraz? Pomijmy fakt, że to jest Czekaj! Ty, nie wiem, nauczyli się angielskiego. Ale nie wiem, powiedział po niemiecku. A napisy są po polsku. Nic z tego nie rozumiem. Ja też nie, bo ja nie znam polskiego. Właśnie najbardziej mnie te polskie napisy zmyliły. Aha, to teraz mamy iść na stanowisko i czekać, aż oni przyjdą. Tu nikogo nie będzie teraz, Ksariek. Bo my żeśmy wszystkich wytłukli, my musimy iść tam do góry i stamtąd ich obserwować, gdzie oni się rozejdą i każdego po kolei skasować. Tylko oczywiście oni nie mogą nas wykryć. Tak, pamiętam. Ale niemiecki nie soldat. Was? Was? Dziwnie wyglądacie, ale tak spinamy obaj. Właśnie, że nie, bo tak to bym rozumiał. To wszystko przez te polskie napisy. Szary oficer oznaczy tego odpowiedniego. Ale nie wiemy, który to jest odpowiedni jeszcze. Ale wiesz co, każdy z nich ma na pasie granat. Pas! Aha, czyli tego... Nie wiemy, który ma dokumenty, więc nie możemy chyba strzelać w granat. Teraz w sumie nie wiem, czy my mamy zaraz w sumie się do... O ja pier... Nie. Ksarik już rurę wyciągnął. Chyba jak wyciągniesz lornetkę, to chyba już widać, który to jest. Tym po lewej.
zabij oficera, gdy uzyska informację. A, widzisz. A uzyskał? Jeszcze chyba nie. Właśnie, bo ja pamiętam, że jak już było zabij, to ja ich trzech tu skasowałem, zanim się skumali, że ktoś do nich strzela i się okazało, że musiałem powtarzać to. To trzeba było, to trzeba poczekać. Telegramy w GTFO. W ogóle ty masz GTFO Legion? A co to jest? To jest gra tych twórców Left 4 Dead'a. GTFO to ja wiem co to jest, get the fuck out. O, ma, chyba. Tak, ma informację. Zobacz. Sprawda, to wyglądało tak na wypadek. No jest wypadek. Ma dziurę w głowie. Przewrócił się na śrubokręt. Kiedyś można w to zagrać. Ja tą grę mam, ale nigdy jej tak... Ja nie mam. Nie ograłem w sumie. To jest jak Left 4 Dead, tylko tam można całą grę przejść po cichu, jak w Paydayu. A, po cichu? A to nasza specjalność. To możemy już ją uznać za zakończoną. O. To ona była, ta gra była w Early Accessie? Nie wiedziałem o tym nawet. O. No, o. Ale wiesz co, ja mam też o. Popatrzcie. Wiem. Gdzie jest te o? Wycisnąć pancera, bo uciec z miasta. Aha, on będzie w tej bramie którejś pewnie. Ja już do niego idę. Znaczy, tak wiesz, nie na wariata. A pewnie ty go rozwalisz, jak ja tam dojdę. Co ty? Namierzył mnie przez chwilę, ale on tu jeździ w kółko. Wariat. Kosztuje tylko 126 zł na przecenie, no. Tę grę chyba za 80 zł kupiłem. I nie mogę go już wyminować. On tam teraz do ciebie... Aha, ty robisz swoje. Dobra. Ten tą rurę trzyma w jednej łapie. Koks. I zniknął ten czołg. Staliłem z rury i nagle zniknął. Co jest grane? Zobacz, Brad Pitt przyjechał. Giuseppe. Czekaj, żebym cię nie zasłaniał. Tak, to nie trafię, bo rusztowanie mi zasłania. Ja też. Trafiłeś go. Nie pykło coś. A, bo ty się przemieściłeś, bo ja nie mogłem w niego trafić, bo właśnie te deski. Chociaż przez te deski nie powinien móc. No ale wiesz, robię busztowania, kurde, z mega drewna, no to nic nie zrobisz. Mega drewno. Dobra, już ci pomagam, tylko zamknę okno, bo paliłem. Masz potem. Nie śpiesz się. To przez sąsiada. I co? To tyle? To tylko jeden był! Ja pobiegłem, myślałem, że ich jest więcej gdzieś, nie? Pochowanych. Tu wystarczyło się ruszyć z miejsca. Wystarczyło zapalić.
Gra czekała po prostu na ciebie. Nie, było chyba tych łącznie albo trzech, albo czterech tych snajperów. Ja dwóch zabiłem, ten jeden z tego, z KMA zabił jednego. Jeden zemdlał, a ostatni uciekł. Po tym jak zobaczył, jak tamtych dwóch zabiłeś. Early recon shows a large force stationed here, and the tank wreck suggests a Tiger division may be operating in the area. Fallen must be paranoid. Panzer Elite. Będzie. After the betrayal and... ja jednak nie chcę tego. Ja gram swoim. A z czego strzelałeś? Z Enfielda, ale ja sobie pogram z niemiecką. Niemiecka siła. Gewehr? No. Co, zagramy tą jeszcze i potem ja zobaczę to Fazmo, nie? Dobra. Tą misję zagramy. Przełączkę Serein. Co to jest? Nie kojarzę tego po obrazku. Aha, dobra, już wiem. Już coś kojarzę. No, jak wszędzie. Tu też chyba będzie czołg tam później jeździł w kółko. Trzeba będzie go rozwalić. A, to będziemy to robić na cicho. Tak. Na huku. Musisz ten, na wyrzutnie rakiet tłumik zamontować. Wszystko mam z tłumikiem. Nawet nóż? Leki plastelinowe włosy on ma. Good. To jest plastik, man. No, Mati będzie miał live'a, tylko że Mati będzie miał live'a z ten, z wyspy czarów swojej, pewnie. Testing ground? Mati nie gra w Fazmo, bo Matiego przecież jak długo nie było. On dopiero wrócił skądś tam. Nawet nie wiemy, gdzie on był. Taki tajemniczy jest. W szafie był. Gdzie? W szafie? Tak, w dziadzio. A, myślę, że pani go w szafie za karę zamykała. Może tak było. Kazała mu robić na komputerze rzeczy. W klozecie. Biedny Mati. Jaki tam biedny, monitor zmienia. Coś pisał. Okej, no, niech ci będzie. Już nie taki biedny w takim razie. A nie zdążę tego typa zabić. Chcesz go zabić po cichu? Tak. No. Czy no? Nawet się udało. O, czołg tu jest. Ale... A, nieaktywnie. A wyglądał jak żywy. Żywy czołg. Ty. A tu nie da rady iść. Na te skały? Nie, nie da rady. Nie, ten tam nam oznacza, ten Brytol z wąsem. Patrzmy, jak to wygląda. Tu da radę iść, o. O, Hansy tam strzelają z tego, z... rakiet. No, tylko że... jesteśmy za daleko, żeby to wykorzystać. Jest, mają tam ten... Możemy się podkraść i po prostu tak to wykorzystać. A cicho. A gdzie ty poszłeś? Ja tutaj sprawdzam, co tu się dzieje. A, dobra. Tu jest jeden gość. Kurde, samoloty latają, ale też za mało hałasu robią. No niestety nie zagłuszają. Tam jest snajper. U mnie jeden. Ale nie widzi mnie. O, ty, teraz miałbym szansę. Dobra, ja tu będę mógł zdjąć tego snajpera. Tu samoloty latają i robią hałas. Moje Fazmo się psuje.
A próbowałaś uruchomić w ogóle? Żeby nie, żebyś nie miała takiego problemu jak ten, co tutaj był. Wybuchło, no. To sprawdź sobie. Jak coś, to też synchronizacja plików. Tam widzę, że już się u ciebie dzieje powoli. Ech, na razie nie wiedzą. Ja czekam, aż samoloty tu przylecą. Chcę tego snajpera zdjąć po cichu, bo tam mam 130 metrów do kolejnego działa. To bym tam poszedł, to wyczyścił. Luftwaffe. Tylko, że samoloty nie chcą latać teraz jak na złość. Działa, ale laguje. Kurde, byle mi nie lagowało. Czekam na samoloty w sumie. No ja też. Tylko, że akurat jak już miałem okazję, żeby strzelić, to ten snajper już mnie powoli namierzał. On w ogóle gdzie indziej celuje. O, może teraz. Ale nie zagłusił mnie. Nie! No właśnie. Ten jeden to tu nawet nie wie, że tu jestem. Chyba, że... kamyczek. Jeszcze jeden. A, już dupa. Bo zaraz będę musiał się do ciebie udać, co? Nie, 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 on czeka. Ja zabiłem snajpera. A tych dwóch cymbałów to ja mogę zgubić, albo ich po prostu zabić, bo tu nic, nikogo więcej nie ma w pobliżu. Więc jak zabiję tych dwóch, to od razu odciągnę od siebie uwagę. No ja zabiłem wszystkich tutaj, gdzie byli, na tym pierwszym dziale. Ja mogłem już dawno ich zabić, tylko chciałem zrobić to po cichu. Idę do ciebie. Dobra, dwóch zabitych. Jeszcze jeden tu gdzieś idzie. Czekaj, co najmniej dwóch tu słyszę u mnie. Jednego zdjąłem. Obok half tracka. Aha, a jeden jest... jeden jest tutaj, tylko że on tam się schował. Tu go nie ma. Ty, on poszedł do ciebie. Niech podejdzie. No to dobra, to ja go oleję i kieruję się na to działo niemieckie. Przemieszczanie udane. Ale zastanawiałem się, co to przejeżdżało, to po prostu te rakiety. No ja tak samo, dlatego ja też... Ja na początku, jak grałem w Red Dead Redemption online, to mi wywalało grę, bo brakowało mi kart tej pamięci graficznej. Dokupiłem grafę, kupiłem sobie grafę lepszą, no i ramu. Jeszcze raz tyle. A reszty nie kupowałem. Procesora i tak dalej, bo to bez sensu do starej płyty głównej, która miała ten RAM DDR3. O kurde. Aż tak cię zdenerwowali? Całą serię z tego karabiny i wywaliłeś? Nie, to nie ja. To do mnie ktoś strzelał. Ja strzeliłem w beczkę i wysadziłem gości razem z działkiem. No i nie opłacało mi się dokupować, sam wiesz. Kupiłem RAM, bo to tam grosze były, nie? Jedną kość, 8 giga i kartę graficzną, no ale karta graficzna to się przyda też do czego innego. Czyli ten pocisk jest po prostu za szybki, a się z tym niepotrzebnie pierdzielę. To jest pozycja snajperska. Pojazd jedzie.
Czekaj, on... Jedzie, 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 uwaga. Ja tam podejdę do niego. To spróbuj. Ale on po prostu przejechał. Nie ma go tu, chwilowo. Ten to się tak schował, wiatr mi nie sprzyja. Zmienię pozycję. Siema gość. O właśnie, tego nie mogłem zabić, dzięki. Spoko, jakoś planki zaszło. Byłem awansowany na sierżanta sztabowego. No, dlatego potem zdecydowałem się już na kupno nowego komputera. Bo do tego to nie ma sensu już nic pchać, bo to tylko strata kasy. Pieniądzów. To był komputer, który ja składałem jak wyszedł Battlefield 3, czyli jakieś 10 lat temu. O kurde, ten pojazd tam jest. Czy on mnie widzi? Nie, on nie, chyba do ciebie nawala, nie? Zabiłem kierowcę chyba tym pociskiem. No, tylko że tam strzelec jeszcze jest, nie? Ten długosiednicowy jest odporniejszy na strzały z tego, z rury, niż kurde czołg. Dobra, póki co to ja nie mogę nic mu zrobić. Nie możesz z tej swojej strony go odpalić tego strzelca, bo jest do mnie obrócony. Miałem przez chwilę szansę. Teraz? Ktoś nie strzela z karabinu, a to ty. Nie no, ja do ciebie nie strzelam, ja strzelam... Nie, ja myślę, że... Ile to powiedziałem? Ciężko jest trafić w tą szczelinę. Zrobiłeś go? No i elegancko. Ja niby... Aha. Ja strzelałem w ścianę obok siebie, musiałem się odrobinę na prawo przemieścić. No dobra, czekaj, tu ja słyszę ale jakiś... Popatrzcie, gdzie to trafiły te dwie pestki. Musiałem mieć lufę w tym, w ścianie. To musiało boleć. Dobra, ja się przemieściłem. Udało mi się. Ja do ciebie. W sumie to z dwóch stron możemy ich zaatakować też, nie? Ale nie musimy. Bo co, tam mamy wszystko, nie? Tu musimy iść. Tam się przejdę się. Tym wąwozem. Dobra, ja idę tu. Tu samoloty latają często, to można wykorzystać. Chociaż i tak nas zaraz namierzą, znając nas. Siema, szwagry. Bo my długo nie możemy po cichu grać. To ty, my zawsze gramy po cichu. Jakbym chciał symulator ninja, to bym sobie zainstalował. To chyba grał kiedyś taką grę, chyba. I tyle go widzieli. Tyle go widzieli. Zbyt dużą poprawkę z tym karabinem na odległość biorę. Kolejny. Nie było czystego trafienia, ale... Chyba po gościu. Nie, przeżył schowany. O, teraz już nie przeżył. Strzał w nerkę. My zawsze gramy po cichu, no. Siedzimy cicho na TS-ie i zabijamy na głośno. Chciałem zademonstrować rzutnym pocisku tych pancernych, ale niestety nie wyszło, bo goście są nade mną. Co to było? Dostałeś. Czy nie? Co ty? A tutaj był między skrzynkami do mnie strzelał. Skuban, a dobry był. Bo ja byłem trochę lepszy. Gdzieś jeszcze jeden. Ty, ja nie dostałem od snajpera? Gdzieś? Jakiegoś? Albo po prostu...
jak to w tej grze czasami bywa. Ja strzeliłem w gościa, on strzelił we mnie. Żeśmy się trafili razem. Taki training. No. Training. Yes. No. Ty gdzie to leci? O, teraz został. Wiatr był tak, że musiałem, że chyba, że... Aż tak nie musiałem może. O 2 stopnie był w prawo wiatr, nie? Więc celowałem też 2 w lewo. A się okazało, że mogłem normalnie środkiem celownika. No te wiatry tutaj śmieszne. To taki wicherek, zefirek był. Oczekiwanie na gracza. Zrobiłem sobie miesiąc przerwy. Zaraz będę grał. Czekaj, co tam Mati wysłał? Aha. Ostatnio uruchomiane. Bał się grać w Fazmo, bo mówi, że... że część bał się... ostatnio właśnie na Sniper Elite dwójkę, V2, nie ten Master, i okazuje się, że Mati też to ma. No ale co z tego, jak nie możemy, chyba żebyśmy grali tylko te... Te chyba tego, Survivala nie ma. No. No właśnie. Smacznego, Iwona. Elo. Nie ma. Co tu dobrego rozdają? Patrz, tu masz fana. Mojego fana? No, on jest fan. Aha. Karty tu są. No to jak ty bierzesz, to ja już nie potrzebuję. Nie mogę wziąć, nieważne. A tu jest safe, czekaj. Czynka z amunicją. Znajdź kombinację do safe'u. Znalazłeś już? Nie. Kombinacja safe'u jest chyba w nowym celu. Ale tu jest safe. Aha, bo tu się będzie trzeba wrócić. Ale mamy nowy cel, znajdź kombinację. No, by się wracać musimy. Masła nie kupiłaś. Od masła jest skleroza. Tak słyszałem. Ale nie pamiętam od kogo, bo jem masło. Pewnie od Mariusza. Pewnie jak to wesoł. A jak? Nie no, ten wiatr to tu naprawdę jest. O. Mi jest łatwiej zabić gościa w ruchu, niż jak stoi w miejscu, nie? Mi się serducho musi ustabilizować, bo za dużo ten... Musisz sanity pills zjeść. To ma, a co to ma do tego? Do picia serca? Nie wiem. Snajper. Dostał raz. Nie dostał. Nie żyje. Poprawione. Mariusz mówi, że nie pamięta, że mówił. Ma to sens. Czekaj, bo oni są chyba... Dobra, ja strzelałem w ścianę. Na pewno to był strzał w brzuch? Ja też strzeliłem w brzuch. O, i teraz w klatę. Dostał w cycka. Mi się wydaje, że nie tylko serducho. W ogóle mi stałem tutaj pod tym i trzęsło mi tak celownikiem, jakby zimno mu było. Bo ja strzeliłem w skrzynkę z amunicji, bo cały ten dom za chwilę chyba wybuchnie. No, spoko, Iwona. Jak wrócisz, to może już będzie Fazmo. A może nie, zależy jak masz daleko do sklepu. 30 km. Tylko nie kradnij innym klientom zakupów ich, nie? Jak kiedyś. Żeby cię tam nie zagadali, nie? Bo facetowi znowu zawiniesz zakupy z taśmy.
Jeszcze cię zamkną i na live'a nie wrócisz. Dobra, przeszukuję go. Jutra baba z live'a. Myślisz, że Iwona w Radomiu mieszka? Nie, no to... ja powiedziałem, to jest live'a, bo ja nie wiem, gdzie mieszka. Temu nie powiedziałem z Radomia. W domu. Jutra baba z domu, niech będzie. Tam musimy iść. Znajdź Brauera. Brauer? A, i teraz już wiem, co to będzie. Jak czołg piźnie. O, jedzie właśnie. Brauer, masz dzisiaj bardzo zły dzień. Ja nie powiem, tylko za błąd został. Dobra, ja mam 3 miny. Udało mi się kogoś zabić z tego Panzerschrecka w tym czołgu. Chyba... Tak? Chyba go jest ten. Chyba już się nie ruszy. To czekaj, ja... Ty, chyba... No, ale on celuje na mnie. Jak ty byś teraz podszedł od drugiej strony, to mógłbyś go zaminować. No i ten... Krzysikom. Dobry pomysł. Dobra, nieważne, nieważne, on mnie widzi. Czekaj, ja nie mam nic takiego, co na daleko bym mu rzucił? Nie mam. Mam, dynamit. He won't hear my shots with that noise. Raz wypalił tutaj do mnie. Ciekawe, czy mogę go granatem rozwalić. Nie. O kurde! Coś ty zrobił? Rzuciłem mu przez okienko dynamit i chciałem już strzelić w ten dynamit i w tym momencie mnie ten wylukał. Chciałem się trochę cofnąć od ściany, bo nie byłem pewien, czy ten dynamit też mnie od razu nie wysadzi i nawet tego nie sprawdziłem. Ale pomysł miałem dobry. Tylko gorzej z wykonaniem. Ale... Oj tam, dobrze poszło. O, karty znalazłem. Posiłki. Ten. Opancerzony, nie? Pułko już się nic nawet przyjął. Ale on jeszcze nie wie, że tu jesteśmy. Po prostu robi patrol. No jakoś tak dziwnie pojechał, nawet nie wiem gdzie. My znowu się wrócili do świątyni. Trochę to bez sensu. Jakby nie mogli dać kombinacji do sejfu koło sejfu, nie? Właśnie. Kredą na sejfie mogła być kombinacja napisana. Ty, nie wiem, gdzie on pojechał. Też nie wiem, ale pewnie go znajdziemy po drodze. Albo on nas. On będzie obok świątyni. Po prostu wróćmy się z powrotem do tej świątyni. Ułoś... O, ja tu jest! Gdzie ty go masz? Tutaj, przede mną jest. Tylko oznacza ci go. Dobra, widzę. A tam moje miny są, tylko nie wiem, czy on tam pojedzie. Celce odwaliłem. No tak już strzelec nie żyje, to... Najwyżej będzie próbował nas rozjechać. Nie, ja mu zaminuję tutaj. Będzie jeździł w kółko. To ja na jego ziomku przyjechał. Pojechał! Aha! Przyjedzie z mojej strony? Ekipa, piechota idzie. Czekaj, bo on tu jedzie, a tu jest moja mina. Dobra, ja się schowam. Niech on wybuchnie. I wtedy ja wyjdę. Ale nie ma strzelca. Wiem. Ale zniszczony musi być. Oczywiście. Tylko ja nie chciałem stać w pobliżu, jak on by na minę moją wjechał, nie? Ja się nie bałem, że on mnie zastrzeli. Tylko
tylko żebym od wybuchu własnego nie zginął. Okej, rozumiem ciebie. Ciebie ja rozumować. Ty, gość z karabinu ma lepszą celność i snajper, ze świątyni niż snajper. To jest dopiero numer. Dobrze, że z shotguna nie strzelał na taką odległość. No może on jest snajperem z PM. Dobra, ja już nawet nie mogę strzelać, chociaż i tak nic bym nie zrobił z tego pistoleciku tutaj, ale... A, bo on był Elita. On się nazywał Elita. Nieważne. Ja muszę tak szybko zwalił. A, pełne, no tak, pełne zdrowie, przecież mnie podniosłeś. No, wystaw ten swój łeb. Trochę wyżej. Trochę niżej. Dostał, ale żyje. Tak, ja go nie trafię. A on nawala z tego karabinu. Dobra, idę tam. Podejdę bliżej. Tu Sherman jest chyba. Nie, to nie jest Sherman. Chyba był nawet. Taka, ta wieżyczka mi nie pasuje trochę. Trochę zwęglona, wiem. Ja jestem ślepy. Jeden na pewno jest tam, ale ja dostałem od kogoś innego jeszcze. O kurde! Bieda, czysko. Już jest aktualizacja? To dobrze, to... Jak to przejdziemy z Ksarkiem, to sobie włączę, ściągnę. A tam jest gościu, patrz. Tam był jeden. Wezmę ci ten marking, żebyś... A tam już nie, tam jest koleś... A, dobra, wybiega jeden. Ja mam reloada. No. Dobra, zdjęty. 14 giga prawie. 14 giga błędów. Dużo. Ta gra aż tyle zajmuje? Nie, ta gra zajmuje 2 giga, a reszta to są fejle. Mój. Kurde, ty, ja myślę, że złoto znajdziemy, on jakiś film, ty. Pierwsza część. Będziemy film oglądać. I teraz jest jak w kinie, otwierasz safe i taśma ginie. Oglądamy to, gdzie to w ogóle jest. O! Nie, my mamy znaleźć ciało Brauna. Ja już ten film widziałem, to ja tutaj muszę przeszukać. Ty, ale tu jest jakaś zadyma. Nie, to ja strzeliłem ten. Tak? Ale jak tu trzęsie, tym jakby to się miało zaraz zawalić. Oho! Elitarni jacyś wyszli, dżungla. Dusie. Jeden nie żyje. A drugi uciekł. Nie, tu gdzieś będzie. Dobra, ja się przemieszczam, a ty patrz, gdzie będzie refleks. Światła i tyle. Ja wol, szef. Tutaj nigdzie nie ma. Hefe. Daleko nie zwiał na pewno. Na pewnie w wiosce gdzieś będzie siedział.
Bo może tam, gdzie był ten cały Brown, czy jak on to się nazywał? Ja. Brewer. Mówię jak Bruno. Już jest unieszkodliwiony. Niech sobie tam się wykrwawia. Pewnie i tak musimy poczekać, aż zginie. O, eliminacja, dobra, już się wykrwawił. Teraz ja mam ducha. Ten duch? No to standardowo, Mati. To szybciej się pobiera niż paczuje, nie? To jest norma. A jeszcze u mnie bez dysku SSD-ka to już całkiem. Ale to nic. No prawie wyrobiliśmy się z czasem w tym levelu. Tylko pani raz nie resetowaliśmy tego poziomu. Nie. Dobra. To ja wyłączę snajpera teraz, żeby się aktualizacja ściągała. Chociaż w sumie mogłem też inaczej zrobić. Mogłem... Po prostu włączyć aktualizację. No, podczas gry. Ale dobra. Ile było live'a? 1,5 godziny snajpera, to dobrze. Opuszczam lobby. Postęp kampanii 64%. Już nie tak dużo nie zostało, ale jeszcze mamy czwórkę, nie? A jedynka, szkoda, że jedynka nie była w tym, nie? To jest przedostatnia misja teraz. Bo trójkę zagramy na jednym streamie w sumie i razem z czwórką. No pewnie tak będzie. Dobra, ja wychodzę. Okej. Okay. To co? Live'a i tak muszę wyłączyć, żebym mógł przesłać sobie... Tak, chcę puścić lobby'a też. Zapis snajpera na YouTube. To na razie wyłączę live'a i jak mi się ściągnie aktualizacja, to odpalam Phasmo. Okej. Okay.